trener mój miał zawsze taki większy brzuch niż przeciętny człowiek i położył mnie na tym brzuchu i zaczął ze mną pływać na basenie. Od początku mówił, że ze mnie będzie najszybszy człowiek na świecie. W wieku 9-10 lat, jak się podsumowywało te wszystkie zawody ze wszystkich województw, no to wtedy jeszcze gdzieś tam byłem. Ale później już nie rosłem, to już nie. To dla mnie każda sekunda zmarnowanego treningu, to w mojej psychice oddala mnie od wyniku, który chcę zrobić. I dlatego każdy trening zawsze starałem się perfekcyjnie wykonać. Wszyscy mówili o medalu, nawet o złotym zaczęli mówić i to mi weszło na psychikę. Ale to był jeden moment, kiedy pozwoliłem wpuścić sobie innych do psychiki, nie? I to był mój błąd, bo w tym finale to tragedia była. Nie pływam też dla pieniędzy. Jakby gdybym pływał dla pieniędzy, to też to wszystko by inaczej trochę wyglądało. W sensie bardziej bym pewnie te środki pozbierał sobie na przygotowania, a nie przygotowało się za minimum. Kiedyś trener Słomiński podkreślił, że dla mnie ściganie jest sensem życia, coś w tym stylu powiedział. I to mi tak utkwiło w głowie, bo trochę tak jest. Tak naprawdę we dwójkę z tej renty się utrzymaliśmy przez całe pół roku i się przygotowałem na te igrzyska, bo jakby strasznie chciałem pojechać na te igrzyska i to był mój plan. Wiesz, ja po prostu zawsze szczery jestem i wydaje mi się, że to jak mówię, to daje obraz tego, że tak naprawdę można się przygotować, jeżeli czegoś się bardzo chce, to nie ma granic. To jakby wszystko można zrobić, tak? Run Forest Podcast. Sport, kultura, styl życia. Wpływowy, opiniotwórczy. Wyznacza kierunek. Najlepsi zawodnicy. Najlepsi trenerzy. Osobowości świata sportu. Run Forest Podcast.